O tym, że sport to zdrowie, chyba nikomu nie trzeba przypominać, ale o etycznym i kulturalnym zachowaniu okazuje się, że tak. To nagranie z monitoringu miejskiego, na którym widać, jak pseudokibice Gryfa Orlek z Wejherowo piją alkohol w miejscu publicznym oraz zaatakowali przypadkowo napotkanego mężczyznę. Niestety na takie chuligańskie widoki narażone były dzieci i pozostali mieszkańcy Wejherowa. Czy zatem chcemy, by tak wyglądało życie w naszym mieście? Gdy dochodzi do aktów przemocy, policja ma prawo zgodnie z artykułem 54 Kodeksu Wykroczeń nałożyć mandat lub skierować sprawę do sądu, zwłaszcza gdy policja ma do czynienia z większą grupą, tak jak to miało miejsce pod sytuacji z pseudokibicami Gryfa Orlek z Wejherowo. Jest to niezbędne, kiedy funkcjonariusze nie mają pewności, który ze sprawców dokonał ewentualnego wykroczenia. Wówczas należy przeprowadzić czynności wyjaśniające, a to oznacza skierowanie sprawy do sądu. Jeżeli są to wykroczenia właśnie typu zakłócenie spokoju czy porządku publicznego, to w tym momencie odpowiadając kodeksu wykroczeń, tutaj grożą im kary grzywny, mogą być to kary mandatu, niekoniecznie muszą być to kary mandatu. Jeżeli jest to większa ilość kibiców, legitymowanych naraz, to też często się kończą takie sytuacje wnioskami do sądów. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania spożywania alkoholu w miejscach publicznych. W przypadku, gdy mamy do czynienia z większą grupą osób, funkcjonariusze również mogą skierować sprawę do sądu. Jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu w większej grupie, właśnie w miejscach publicznych, gdzie jest to zabronione w ustawie, to takie osoby oczywiście mogą spodziewać się, że będą policjanci interweniować wobec nich. No i jeżeli jest to interwencja wobec większej grupy osób, to z reguły kończy się wnioskiem do Sądu Grodzkiego, gdzie sąd może ukarać taką osobę karą tutaj nawet do 5000 zł. W związku z nasilającymi się chuligańskimi wybrykami pseudokibiców Gryfa Orlek z Wejherowo, władze miasta zaprosiły na spotkanie wejherowskie media. Tuż po wydarzeniach zapraszamy do wysłuchania stanowiska władz miasta w tej sprawie.